Sebastian Gremka, witam i zapraszam na informacje. Silne opady deszczu w powiecie wałbrzyskim nie są już żadną nowością. Mieszkańcy gmin Głuszyca, Walim czy Stary Bugaczowice dobrze pamiętają deszcze i skutki wylewania rzek w przeciągu ostatnich 2 lat, które wyrządziły niemałe szkody. Stąd też czekali z niecierpliwością na reakcję władz powiatu i rządu, który przyznaje promesy pieniężne na usuwanie szkód wywołanych przez klęski żywiołowe. Chodzi o opady, jakie miały miejsce w roku 2010. Jeżeli chodzi o kubaturówkę, to są zniszczenia, jakie zostały dokonane w roku 2009. Tym razem pieniądze w kwocie blisko 2,5 miliona złotych udało się pozyskać starostwu powiatowemu od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mamy dobrą informację, szczególnie dla mieszkańców ulicy Wiejskiej w Walimiu. Otóż będzie w najbliższym czasie remontowana ulica Wiejska na 2 odcinkach, a wszystko to dzięki temu, że udało się starostwu powiatowemu pozyskać 2 300 000 z MSWiA w ramach środków na usuwanie skutków po obfitych opadach deszczu. Fizycznie jeszcze pieniądze nie zostały przekazane, ale już wiadomo, że decyzja jest pozytywna, a samo przekazanie nastąpi jeszcze w tym tygodniu. Co ciekawe, złożyliśmy 5 wniosków i wszystkie 5 wniosków zostało zaakceptowane. Oprócz planowanych remontów ponad 2-kilometrowego odcinka ulicy Wiejskiej w Walimiu oraz 2 odcinków drogi w Starych Bugaczowicach o łącznej długości 3,5 kilometra mają być w ramach pozyskanych środków wyremontowane również pomieszczenia i teraz w budynku Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju oraz pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Mamy też pieniądze przeznaczone na tak zwaną kubaturówkę, czyli na remonty budynków. W związku z czym zostanie wyremontowany taras oraz pomieszczenia Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju, to jest jednostka, dla której organem prowadzącym jest powiat wałbrzyski, oraz dach oraz pomieszczenia budynku PCPR, który znajduje się przy ulicy Ogrodowej, to także jednostka organizacyjna powiatu wałbrzyskiego. Wykonawcy wszystkich robót zaplanowanych przez starostwo mają być wyłonieni do końca maja. Realizacja więc zakończy się najprawdopodobniej z końcem lata lub na początku jesieni. Rady Wspólnot Samorządowych są jednostkami pomocniczymi gminy Wałbrzych. O tym, czy są potrzebne, jakiś czas temu rozmyślał prezydent Roman Szełemy. Z niektórych RWS-ów wywodzą się radni zarówno miejscy, jak i powiatowi. Tak jest w przypadku m.in. Renaty Wierzbickiej, Pawła Szpura, Ryszarda Nowaka, Andrzeja Welca czy Jerzego Krzyżowskiego. Postanowiliśmy przyjrzeć się zatem jednej z bardziej aktywnych jednostek pomocniczych w dzielnicy Podgórze. Mam u siebie we wspólnocie 3 radnych. 2 rady miasta i 1 z rady powiatu. Jest to Jerzy Krzyżowski i Robert Rozmulski i z rady powiatu Krzysztof Gołosz. Wspaniale się nam współpracuje razem i myślę, że taka wspólnota, którą my i do nas przychodzą, to chcemy to traktować, żeby ludzie nie krępowali się, tylko czuli się po prostu jak wśród swoich przyjaciół, wśród swoich znajomych i naprawdę strasznie dużo pomagamy im. Działalność rad wspólnot w większości przypadków jest postrzegana bardzo pozytywnie. To dzięki temu działalność społeczna dzielnicowych rad nadal funkcjonuje. Jesteśmy wtopieni w pejzaż Podgórza, rozpoznawalni. Ludzie nabrali wiary, że działania, które tworzymy, są działaniami pozytywnymi, w związku z tym coraz liczniej i chętniej angażują się do współpracy z Radą Wspólnoty. Problem jest jednak taki sam w przypadku każdej Rady Wspólnoty Samorządowej. Wybory odbywają się co 4 lata, a Rada może liczyć maksymalnie 15 osób, jednak tylko nieliczne osoby z tych, które zostaną wybrane w wyborach, działa na rzecz mieszkańców swoich dzielnic. Dlaczego? To nie jest reguła, ale według długoletnich radnych dzielnicowych powodem jest chęć osiągnięcia prywatnych celów. Niestety 20% ludzi później, oni przychodzą, myślą, że jakiś cel osiągną przez to czy tak dalej, a tu, jak powiedziałem na początku, to jest praca społeczna, niewdzięczna i później niestety odchodzą i zostajemy sami, ale cieszymy się ci, co są. Prawda, i co byli, bo później może wymienię nazwiska, ale rzeczywiście dużo włożyli wkładu i teraz ci, co są, praktycznie teraz mamy dobry zespół i wkładają dużo, naprawdę, dużo swojej pracy poświęcają się. Jest pewna grupa, raczej bym widział tutaj więcej wolontariuszy niż osób z grupy 15. Z tego naszego stowarzyszenia. To tak wygląda mniej więcej na co dzień praca. Zawsze w środy,
Środa jest takim dniem świętym. Tutaj zawsze ktoś musi być. Jeżeli się zdarzy, że ktoś z nas wyjedzie, telefonujemy do siebie nawzajem, żeby nie daj Boże środa nie była dniem zamkniętym. Drzwi muszą być przynajmniej w środę otwarte. Staramy się oczywiście być i w inne dni. We wtorek zazwyczaj ktoś jest i w piątek, ale środa to rzecz święta. Patrząc się z innej strony na to, jakie działania wykonują Rady Wspólnot, można by uznać, że działają w sferze pokrywającej się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Pracy. Sporo osób, chyba 11 czy 12 osób, podjęło dzięki nam pracę. Już do nas nie przychodzą i dziękują nam, że dzięki nam stanęli na nogach. Są osoby, są rodziny takie po prostu, co oni sami chcą przychodzić. Wiele ludzi, którym na co dzień pomagamy, mają w rękach talent, mają w rękach zawód, fach. Aż dziwne, że z tym fachem budowlanym nie umieją sobie dać radę w życiu. Dorabiają gdzieś tam po kątach, no ale to taka praca okazjonalna, a nie na etat. I z takimi ludźmi właśnie wyremontowaliśmy te całe pomieszczenia, doprowadzając do sytuacji dziś, można powiedzieć, no wręcz komfortowej. Prowadzone są również działania, dzięki którym matki i ojcowie z dziećmi wspólnie się wspierają i organizują różnego rodzaju imprezy i wycieczki dla dzieci. Jak się okazuje, pomysł bardzo spodobał się mieszkańcom Podgórza i nie tylko, a Akademia Malucha znana jest nie tylko w samym Wałbrzychu. Są panie z Akademii Malucha, którą reaktywował i odbudował od podstaw Krzysiek Gołosz. Bardzo dużo nam pomagają, jak to kobieta. Czego mężczyzna nie potrafi, tam zawsze pod dyktando kobiety zawsze się lepiej pracuje. Atmosfera zrobiła się taka dość przyjemna. Same dzieci ciągną rodziców. Mamusiu, chodź, bo dzisiaj jest wtorek. Chodź, bo jest Akademia Malucha. I to rodzic taki z tym dzieckiem przychodzi. Tu są różne spektakle, są zabawy. Mama wypije sobie herbatkę czy kawę. I to jest taka właśnie integracja po prostu RWS-u z mieszkańcami. Wychodząc na zewnątrz, zostaliśmy zauważeni w środowisku lokalnym, stąd też coraz częściej spotykamy się z tym, że zwracając się do ludzi, którzy mają i możliwości finansowe, bądź możliwości decyzyjne, otrzymujemy takowe wsparcie. Patrząc się na działalność, jaką na co dzień wykonują Rady Wspólnot, wydaje się, że nie są zagrożone widmem likwidacji, jak to ma miejsce w przypadku wałbrzyskich szkół. Sami radni, a zwłaszcza ci, którzy są związani z tymi jednostkami, nie wyobrażają sobie sytuacji, w której Rad Wspólnot miałoby zabraknąć. RWS-y muszą istnieć. To jest jednak, my najlepiej wiemy, w RWS-ie, my jako radni i członkowie RWS-u najlepiej wiedzą, po prostu. Tak jak pan mieszka na przykład za ścianą koło mnie, prawda, i ja najlepiej wie i pan o mnie. Tak samo my tu ludzi praktycznie wszystkich znamy, prawda, i te RWS-y powinny być. Oczywiście RWS-y, ja mam na myśli z prawdziwego zdarzenia, nie polityka, tak dalej, tylko to oni mają działać, ja zawsze mówię, wszyscy pobudek serca i w ten czas można wiele zrobić, dokonać. Pod względem ekonomicznym miasto Wałbrzych ponosi stosunkowo niskie koszty utrzymania jednostek pomocniczych, ponieważ żaden z radnych dzielnicowych nie otrzymuje diety, jak to ma miejsce w Radzie Miasta czy Powiatu. Koszty, jakie miasto ponosi, to zaledwie 3000 zł rocznie na działalność RWS-ów oraz opłata bieżąca za media, w tym prąd i ogrzewanie. Mamy pulę roczną 3000 zł, a więc te 3000 zł wydajemy tylko i wyłącznie na Mikołaja. A Mikołaj jest na około 120-130 dzieci. A więc wszystkie festyny, które robimy, wszystkie jakieś tam zabawy dla dzieci, wycieczki, nie wycieczki, właśnie mamy od tych właśnie sponsorów, którym bardzo dziękuję. W przypadku jednostki, której postanowiliśmy się przyjrzeć, widać chęć rozwoju nie tylko w miejscu, w którym są obecnie, ponieważ pod tę jednostkę podlegają jeszcze dwie mniejsze dzielnice i to właśnie na terenie jednej z nich powstaje, choć nie bez problemów, filia RWS Podgórze. Mieszkańcy Gdynika rzadko do nas przyjeżdżają, albo w specyficznych sprawach, a więc chcemy się do nich zbliżyć. Chcemy tutaj otworzyć swoją siedzibę, tak by filię RWS-u i będziemy co tydzień przyjeżdżać i problemy z Gdynika zabierać je ze sobą.
i odciążać ludzi. Ta sama żywność chcemy przywozić tutaj, żeby z tymi torbami, z tymi dziećmi, rodzice, starsze osoby nie przyjeżdżały na podwórze, tylko my będziemy im dowozić. Jest to szansa dla wszystkich, żeby rozwinąć naszą wspólnotę. Nieważny jest początek, jaki start, tylko ważny jest koniec. A do końca mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo. Oczekiwań zarówno mieszkańców, jak i członków rad wspólnot samorządowych w stosunku do włodarzy gminy Wałbrzych jest wiele. Chciałbym, żebyśmy bardziej współpracowali z władzami miasta. Władze miasta, jeśli przydzielają komuś lokal mieszkalny, w ogóle nie pytają się nas o zdanie, a przecież jesteśmy placówką pomocniczą, opiniującą. Chciałbym, żeby na bazie naszej opinii można było skuteczniej ludziom pomagać na przykład w spłacie zaległości czynszowych, w jakichś ulgach związanych z płatnościami. Brakuje tutaj pewnych podstaw prawnych, aczkolwiek no, piszemy jak możemy pisma do różnych instytucji, staramy się ludziom w taki czy inny sposób pomóc, tylko że tego jest za mało. Mam wrażenie, że takie działania administracyjne to niewiele nam daje. Jednak jak widać, przy niewielkiej pomocy z miasta radzą sobie znakomicie. W Wałbrzyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Chopina odbyła się 31. i 32. wystawa kotów rasowych, organizowana przez jednego z największych klubów w Polsce, a największego na Dolnym Śląsku, Cat Club Wrocław. Dzisiaj odbywa się wystawa, międzynarodowa wystawa kotów rasowych we Wałbrzychu. W tej chwili mamy tutaj ocenianie kotów przez sędziów międzynarodowych. Akurat za plecami właśnie widać, jak sędzia międzynarodowy Polski ocenia kota perskiego, himalajskiego. Ocena odbywa się właśnie w ten sposób, że sędzia ocenia na stoliku kota, a obok stoi hodowca. Ocenia pod względem budowy, ocenia pod względem wybarwienia oka, koloru futra, budowy. Jak najbardziej ma to być typ zbliżony do najlepszych standardów kota perskiego, które są opisane w regulaminach i książkach. Uroczystego otwarcia dokonał wałbrzyski starosta Robert Ławski, który objął przedsięwzięcie patronatem. Wystawa jak co roku cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, a brało w niej udział 345 kocich piękności, które były oceniane przez znanych sędziów z zagranicy oraz z Polski. Łącznie swoje wdzięki prezentuje niespełna 350 kotów, kilkunastu ras. Najrzadszymi, które można tutaj dziś podziwiać, jest to jedyny kot rasy Burmilla, jedyny Peterbold, trzy koty orientalne. Najliczniej zjechały do Wałbrzycha w dniu dzisiejszym koty rasy Maine Coon, a następne pod względem liczby to są koty brytyjskie. Dziewięcioro sędziów klasy międzynarodowej, bo inaczej być nie może, uprawnionych do sędziowania poszczególnych kategorii, bo koty są wystawiane w czterech kategoriach, dokonują poprzez proces eliminacji wyboru najpiękniejszych, którym na etapie przyznawania certyfikatów, te certyfikaty przyznają bądź nie. Następnie spośród pewnej puli kolorystycznej przyznają tytuł najlepszego w kolorze. Musi być tam co najmniej trzy koty w tym samym kolorze i nominują do finału najpiękniejsze koty. A finał odbędzie się znacznie później i będzie wybrany ten najpiękniejszy z pięknych. Hodowcy mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz osiągnięciami ze zwiedzającymi i innymi wystawcami. Jest to rasa rosyjska niebieska. Koty te słyną z tego, że nie przywiązuje się do miejsca, przywiązuje się do człowieka. Tam, gdzie ich właściciel, tam one. Słyną też z tego, że nawet sam papież Jan Paweł II hodował koty rosyjskie niebieskie, sam nawet miał dwie kotki. Jako rasa ogólnie gubi mało sierści, nie tak jak inne koty, że wszędzie gubią sierść, tylko jest ogólnie mało sierści gubią. Jest to rasa bardzo kochana, bardzo uwielbiają rozmawiać z człowiekiem, przebywać tam, gdzie człowiek, robić wszystko
idę do kuchni, to one też muszą zobaczyć, co ja robię, idę do pokoju, to one też muszą, wszystko chcą ze mną robić. Są ogólnie przyjaźnie nastawione jako rasa do innych kotów i do zwierząt innego gatunku również. Rasa zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku. Amerykanie wyhodowali go z krzyżówki abisynka z syjamkiem i z amerykańskim krótkowłosym ze względu na zdrowotność i są to kosty bardzo socjalne. Przyjechały do Europy w latach 90. Emir przyjechał z Danii. Aby móc wystawić swojego pupila na wystawę, konieczne było do spełnienia kilka warunków. To dowód kwalifikuje do tego, żeby się zarejestrować w klubie. Wtedy oczywiście można zarejestrować hodowlę i wtedy można brać udział w wystawie. Organizatorzy w pełni zadowoleni zapraszają już dziś na kolejną wystawę, która tradycyjnie odbędzie się w przyszłym roku w Wałbrzychu. Od tego roku nowe legitymacje policyjne. Policjant w cywilnym ubraniu podejmujący czynności służbowe jest zobowiązany przedstawić się oraz okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której jest przeprowadzana interwencja, mogła odczytać dane znajdujące się w niej, a nawet je zanotować. Jeżeli nadal są jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej zawiadomić policję. Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe wzory legitymacji policyjnych. Wyglądem przypominają dotychczas używane. Mają jednak więcej zabezpieczeń. Policjanci będą się nimi posługiwać przez kolejne 3 lata. Mają formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu o formacie zbliżonym do kart płatniczych czy dowodów osobistych. Posiadają beżowo-niebieskie tło z widocznymi, powtarzającymi się napisami policja. Zastosowane zabezpieczenia takie jak hologram chronią nowe legitymacje przed podrobieniem czy przerobieniem. Odznaka policyjna, potocznie zwana blachą, charakteryzuje się tym, że posiada niebieską wstęgę z numerem identyfikacyjnym policjanta. Nad numerem widnieje napis policja. To już wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam już jutro. Do zobaczenia.